Mam pytanie, wiesz co, nie powinien być kierowca ukarany, który zasłonił znak, dzięki któremu jest to całe zamieszanie? Pytam się wyraźniej. Dzień dobry, mam pytanie do pana. Czy nie... pana skończy interwencję, wtedy. Aha, to ja na pana poczekam, bardzo się cieszę. Bo ja był zasłonięty, ja nie widziałem znaku, więc dla mnie to jest... Znaczy ciężko liczyć na wyrozumiałość ze strony Straży Miejskiej, to jest naturalne. Liczy się kasa. Sprawę do końca, bo ja będę sąd w Grodzku, bo ja się upieram, ja zrobiłem sobie... Pana nie ma już sądu w Grodzku, jest tylko sąd. Tak, jest sąd, ale mimo wszystko. Sąd karny. Ja po prostu znaku nie widziałem, uwieczniłem to fotograficznie, więc tak naprawdę... Samochód był blokowany ponad godzinę wcześniej. Ale proszę pana, i tego samochodu nie było. Zdjęcia oczywiście. Pan z jednym, to kultura nakazuje się nie wcinać w to, prawda? Proszę pana, jeszcze jedna kultura obowiązuje. Właśnie to, że razy przy okazji chciałem. Tak. Jak ja dzwonię, bo mieszkam koło Akademii Ekonomicznej, gdzie notorycznie łamią przepisy studenci. I dzwonię, proszę pana, to nawet nie macie kiedy przyjechać i nie ma czasu. Jest to sobota. Pan do nas nie dzwoni. A do kogo? Tylko do naszych dysponentów, którzy nas wysyłają. To pan ma do mnie pretensje? Nie, nie, pan jest pracownikiem. Pan jest pracownikiem służby miejskiej. Dokładnie. Ale do mnie ma pan pretensje, że pan dzwoni do tamtej i tam ci nie reaguje. Do pana, to pan jest straż miejska, ja się nie mogę dzwonić. W tym wypadku zrobić, proszę pana? Proszę pana, pan jest strażą miejską, reprezentuje pan tak naprawdę straż miejską. Ja mówię panu jako funkcjonariuszowi o tym, że niestety nie można dodzwonić się i bagatelizujecie sobie. Przyjąłem to do wiadomości, że nie można dodzwonić. Nie można się dodzwonić, mało tego, nie przyjeżdżacie po informacji. Proszę nie przyjeżdżacie. Pan, więc już wyjaśnienie dla pana. To teraz dlaczego? Każdy obywatel, który zgłasza jakąkolwiek interwencję, słyszy w słuchawce, bądź jeżeli nie słyszy, może poprosić o powtórzenie, nazwisko osoby, która to interwencję od pana przyjmuje. Również może pan poprosić o numer, pod którym ta interwencja została zarejestrowana. Nagrywanie. Numer, pod którym zarejestrowana. Nagrywanie jest cały czas. To, co pan mówi. I wtedy, jeżeli pan ma numer interwencji, może pan za godzinę, za pół, za dwie, czy jutro zadzwonić i spytać, co w danej kwestii zostało zrobione. Jeżeli nie, na ulicy Gwarnej 5/7, gdzie mieści się Komenda Straży Miejskiej, może pan złożyć skargę na niepodjęcie interwencji. Prawo jazdy już oddaję, dowód za chwilę. Nie przyjmuję z uwagi na to, że nie widziałem, dla mnie był niewidoczny znak zakazu zatrzymywania, przysłonięty otwartymi drzwiami auta, który stał w niedozwolonym miejscu. Dlatego nie przyjmuję. Ma pan prawo nie przyjmować, ale tak jak mówię, jak żeśmy zakładali, była dokładnie taka sama jak teraz sytuacja. Wie pan, jest słowo na słowo. Ja mam dokument, a wy nie macie. Ja mam dokument. Z godziny założenia ma pan dokument. Proszę pana, ja mam fotografię. Z godziny założenia. Ja mam fotografię. Z godziny 10:45. Proszę pana, mam fotografię. Najwyżej 20 zł za ten, za sprawę. Czy chce pan za sprawę? Obecności świadków odpowiadać, czy się oddalimy trochę? Nie przeszkadza, ja nie mam nic do ukrycia. Proszę pana, adres do korespondencji jest taki sam jak adres zameldowania, tak? Nie zdążyłem, wiesz? Nie zdążyłem, bo pomyliłem ulicę, ale wcześniej byłem na drugiej ulicy, wiesz? Nie. Może miejsce pracy? Polska. Nowa Dewacja stała. No Polska. To nie jest żadne wyjaśnienie. No jak miejsce pracy? No moje miejsce pracy jest to terytorium. Pański zakład pracy, czy pański pracodawca, jak pan woli? Olsztyn. Czyli dużo. Olsztyn, miasto Olsztyn, powiat Olsztyn, co Olsztyn? No Olsztyn miasto, no oczywiście, że ale Olsztyn. Ale co, w Urzędzie Miejskim w Olsztynie pan pracuje? Nie, Michelin. Pracodawca. Nie wszyscy muszą to rozumieć. Czy przyjmuje pan wezwanie wystawione do stawienia sprawy przyjmuje się, tak? Zaraz wypisz. Czy funkcjonariusz powiadomił pana o drodze odwoławczej? To jest jego obowiązek.
tak? Kulturalny. No Wojciech, zaraz podejdę do pana jeszcze zresztą. W kontakcie ze mną nie był tak kulturalny ten pan. Zakończył pan już czynności służbowe, bo ja czekam na pana. A jeszcze nie, przepraszam. Co to jest? Mam tak się doznać. Nie, bo zabrałem. Tak, filmuję. No to będzie w internecie, zobaczymy. Chcę pokazać, jak skrupulatnie wykonują swoją pracę strażnicy miejscy, których oczywiście nie ma tam, gdzie potrzeba. No bo tu łatwiej. Nie, oczywiście. Pieniądz to pieniądz. Łatwy pieniądz. Czy zostałeś poinformowany o drodze odwoławczej? Nie, na razie mam się zgłosić, no. Ale mimo wszystko, że pani poinformowałem, to jest jego obowiązek. Uważam, nie zna swoich obowiązków. Może tak być. Już? Gdzie jest pana odznaka? Jaki jest pana numer służbowy? To jest moja odznaka. Czyli chowa się za kurtką. Może pan sam odsłonić? Chcę zobaczyć, jaki jest numer służbowy. Proszę powiedzieć, dlaczego pan nie ukarał kierowcy, który jest tak naprawdę winny całego tego zamieszania? Właśnie, odmówił przyjęcia mandatu. Ja się pana pytam. Ja się no nie to pytam, więc mówię. Kierowca odmówił przyjęcia mandatu. Winnym tego całego zamieszania jest kierowca samochodu ciężarowego, który zasłonił znak. Proszę pana, pojazdy były blokowane ponad godzinę wcześniej, niż przystąpiliśmy do rozblokowania. I wtedy tak, teraz widać, i był pan, ulica pusta, znak odsłonięty i widoczny. Był pan tam na początku? Oczywiście. Sfotografował pan, że pan uważa, że to dostaliśmy? Myślę, że tak jak zwykle. Macie piękne samochody, które służą do zarabiania pieniędzy. Tak jest. Pana rękami zresztą. Czy jeszcze ma pan jakieś pytanie, tak, mam. Czy chce, żeby pan pogadać? Nie, chciałem się zapytać, czemu pan nie pouczył sprawcy wykroczenia. Dlatego, że tutaj niestety blokujemy o drodze odwoławczej. O drodze odwoławczej. To jest pana obowiązek. Nie rozumiem. Dlaczego pan rzekomego sprawcy wykroczenia nie powiadomił o drodze odwoławczej, a mianowicie o nieprzyjęciu mandatu, a jeżeli przyjmie mandat, że ma prawo w ciągu 7 dni wnioskować o jego anulowanie. Proszę pana, tak jak panu powiedziałem, jakby pan słuchał, nie zadawał pan ponownie tych samych pytań, które pana nie powinny interesować. Dlatego, że słuchałem, zadaję pytania. Powiedziałem, ma możliwość przyjęcia mandatu bądź odmowy jego przyjęcia. I kierowca stwierdził, że odmawia przyjęcia i na tym skończyła się dyskusja na temat mandatu. Okej. Okay, no i nie bardzo. Na koniec, jeżeli pan zechce odpowiedzieć, to chciałem się zapytać, czy pan jest dumny ze swojego zawodu? Jak z każdego, proszę pana. Czyli czuje się pan spełniony w tej roli? No skoro pan to tak chce określić, to niech pan określa, jak to pan uważa. Jak ja bym nie był spełniony, to bym nie wybierał takiego zawodu. Ja teraz pozwolę sobie sfilmować pana kolegę, który jest niezwykle skrupulatny. A proszę uprzejmy. Dzisiaj zresztą. Niezwykle uprzejmy. O, jak to. Dobrze. Dziękuję, do widzenia.
tak? No zacznę. I teraz ja mam wybór, czy zapłacić, czy nie zapłacić. Spokojnie, spokojnie, niech pan jeszcze patrzy. Nie zapeszajmy. A pan, ten? Pan przyjął mandat? Tak. I co, będzie pan płacił? A nie, nie będę płacił. Aha, no nie. Dostał pan jakiekolwiek wezwanie? Coś? Nie, nie. Jak mandat, to wezwanie nie dostaje. Ale to pan ściągnie z tego, oni pan ściągną. Nie. Jeżeli ja nie zakazać. Może pan tędy przejść? Bardzo proszę, pan tędy przejść. Może się nie zechce. Może się nie zechce. A tu pana wypadku, ja powiem do pana wszystkie rupie. No, widzimy po raz kolejny, raz kierowcy pas już nie obowiązują. O,